pociąg wiezie nas. Nocne dworce dają sen. Jak to długo, jak to długo ma jeszcze trwać. Gdzie ten dzień? W nocnej knajpie pijesz sam. Nocny stróż przeklina cię. Nocny ciut śmiechy, nocny ciut śmiechy. Twoje serce nocny ptak, twoich myśli szary dzień. Noc za tobą, noc za tobą, noc za tobą, jaki mi płacz. Budzi się. Twoich myśli szary dzień. Noc za tobą, noc za tobą, noc za tobą, jak długi płacz. Uczy się. Prezentację zespołu Nocny Pociąg z Tczewa rozpoczęliśmy piosenką o tym samym tytule. Może najpierw powiedzmy sobie, skąd taka nazwa? Nazwa jest właśnie dziełem przypadku, dlatego że powstał przedtem taki utwór o tym samym tytule. Jak to się stało, że zaczęliście ze sobą grać? Znamy się długo. Myśmy grali już ze sobą wcześniej, kilka lat temu, ale to była taka twórczość raczej niewydajna. No i potem zaczęło się od tego, że ja zacząłem przywozić teksty z Torunia, teksty, które już miały swoją realizację w zupełnie innych kompozycjach. Wieśka Rucińskiego z zespołem Republika. Te teksty przywoziłem Jackowi, on nie znając w ogóle ich wersji pierwotnej, robił do nich muzykę i tylko jeden utwór, Szkółka Niedzielna, został nagrany z pierwotną muzyką. Reszta została dorobiona już później do gotowych tekstów. Z Jacka. Wszystkie teksty napisałeś ty. Warto chyba powiedzieć, że jesteś studentem Uniwersytetu Toruńskiego na Wydziale Humanistycznym. Studiuję polonistykę, już kończę teraz. Może powiesz kilka słów na temat swoich tekstów. Tekstami zacząłem się zajmować od niedawna, to znaczy zacząłem je pisać właśnie do muzyki Wieśka Rucińskiego w Toruniu. I na początku wydawało mi się, że to będzie sprawa taka dosyć, no, nie trwała, ale potem, jak się okazało, pisanie tekstów zaczęło mi odpowiadać pod tym względem, że można tam powiedzieć o pewnych sprawach wprost. Wprost i dosyć dosadnie. I tym bardziej, jeżeli wykonuje się je w kontekście jakiejś, no, muzyki rockowej, powiedzmy, czy w takiej trochę bardziej country, jaką my gramy z Nocnym Pociągiem, to pewne słowa, które wydawałyby się zbyt mocno powiedziane na samym papierze, nie wydają się one zbyt mocno właśnie zaśpiewane. A jak inni oceniają twoje teksty? No, na pewno są to różne oceny, ale spotykałem się często z aprobatą ich. Dwójka studiuje w Toruniu, pozostali mieszkają w Tczewie. Jak wobec tego robicie próby, jak wyglądają koncerty, bo przecież jest to spora odległość, no i chyba różne obowiązki. No, obydwaj pochodzimy z Tczewa, to znaczy i Krzysiek, Skrzypek i ja. I naturalną sprawą jest, że dojeżdżamy do rodziców co dwa tygodnie czy częściej i tam wtedy spotykamy się na próbach w Domu Kultury i tam robimy próby. Także współpraca układa się dosyć dobrze, dlatego że obydwaj gitarzyści mogą próby przeprowadzać samodzielnie, a my po prostu przyjeżdżamy i robimy resztę. Także same aranżacje i zajmujemy się sprawami takimi, no, już bardziej skomplikowanymi wspólnie. Powiedziałeś, że jesteście związani z klubem osiedlowym. Może pełna nazwa i może kilka słów o koncertach. To jest Osiedlowy Dom Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej
Tczewie, na Śródmieściu 2. A odnośnie koncertów, no, nie było tego za dużo, ponieważ gramy stosunkowo krótko, raptem miesiąc bodajże. Gracie w zasadzie w składzie dwie gitary klasyczne, plus skrzypce, flet, ewentualnie harmonika ustna, drobne instrumenty perkusyjne. Czy myśleliście o tym, żeby ten skład rozszerzyć? Myślimy przede wszystkim o kontrabasie albo gitarze basowej, które dopełniłaby brzmienie. Mówili Grzegorz Ciechowski i Jacek Kliński. My zaś posłuchajmy dwóch piosenek ich autorstwa. Śpiewa Jacek Kliński. Smutna rzecz, których uwiesza się. Smutna rzecz, ktoś na strychu wiesza się. Może tak od jasności, może tak od ciemności, może od wszystkiego, jego czego brak, czego brak. Smutna rzecz, ktoś dziś sam podpalił się. Smutna, smutna rzecz, ktoś gdzieś tam podwalił się. Może tam czuł się lżejszy i świętszy od najświętszych i od wszystkich, których brak. Jeden, drugi, trzeci w niebo leci. Jeden, drugi, trzeci w niebo leci. I nie próbuj ich policzyć, daj im wreszcie święty spokój. Odszedł od nich, odszedł już strach. Do życia wracać chcę. Dobra, dobra rzecz, ktoś do życia wraca znów. Może tak od nagłości, może tak od miłości, może od prawdziwych, prawdziwych czyichś słów. Prawdziwych słów.